Jakiś czas temu zabrałam Was na spacer po galerii i wtedy wpisałam hashtag Wuhu, czyli Simowe Barabara. No i to, co żeśmy zobaczyli, oczywiście możecie nadrobić u mnie na kanale. Ten odcinek Wam się bardzo mocno spodobał, więc słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, jak wpisać nowy hashtag. I tym razem wybrałam słowo crime, czyli zbrodnia. I tutaj w tym miejscu się już żarty kończą, bo podczas nagrywania tego materiału zdarzyło się coś naprawdę bardzo dziwnego i dla mnie niepokojącego, także oglądajcie do końca. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału i przypominam wszystkim rekinom biznesu, że możecie mi rzucić jedno simowe wyzwanie. Hej kochani, to Aqua, witam Was w odcinku, w którym zabieram Was w sumie kolejny raz na spacer po galerii. Ja lubię sobie robić takie przechadzki, więc tym razem zapnijcie pasy, bo naprawdę wybrałam kilka nietuzinkowych parceli i mam nadzieję, że nie będziemy mieli po nich wszystkich koszmarów sennych. Także znacie zasady. Kawusia, herbatka i lecimy. Pierwsza parcela, która przykuła moją uwagę, to Mystery Roadside Motel. I z góry Wam mówię, kochani, że czytać ników autorów nie będę, dlatego że oni mają czasami takie nieoczywiste, więc po prostu będę zostawiała Wam otwartą kartę i będziecie mogli sobie na spokojnie skopiować i tutaj tytuł, i ewentualnie autora, żeby znaleźć sobie tą parcelę w galerii. My się tutaj tylko skupimy na opisie, bo te bywają naprawdę ciekawe. No i możemy przeczytać, że wszyscy w tym przydrożnym motelu, łącznie z właścicielem, skrywają tajemnice. Niektórzy mieszkańcy nawet zamknęli drzwi po przybyciu policji, ale nikt nie wie, dlaczego tu są. Czy zgadniesz, w którym pokoju przebywał poszukiwany przestępca? Muszę powiedzieć Wam szczerze, że opis jest naprawdę bardzo fajny. W sumie to wygląda jakby taka gra w grze, także od razu tam wchodzimy. Zobaczymy, co tam w tej parceli słychać. Mamy taki, powiedzmy, naprawdę niewielki ten motelik. Przyjechała, że tak powiem, policja, bo jest tutaj samochód. Przyjechali też, powiedzmy, że dziennikarze, niech będzie. Samochody w sumie są zastawione, wyjechać nie można. Ciekawie. Okej, więc zobaczymy sobie parter, a czy mają piwnicę? No coś tam jest, dobra, w porządku. Okej, dobra, no ale zabawmy się w to wszystko. Teraz tak, tutaj widzę, że mamy zwykły pokój, w sumie biuro, tak mi się wydaje, do przyjmowania gości. Tutaj już jest typowy taki, powiedzmy, salonik, w sumie miejsce do nocowania. Tutaj widać, że jest zrobione na trochę romantycznie, butelka z kwiatami, tralalala, no jest całkiem elegancko. Łazieneczka, troszkę to wszystko jest faktycznie takie stare, trochę zaniedbane. Tutaj w sumie o co tu chodzi? A, taki pokój narożny mamy w tym miejscu. Okej. No dobra, mamy tutaj bankomat, mnóstwo pieniędzy, jakąś mapę. Ej, dobra, słuchajcie, to jest bardzo fajnie zrobione. Bardzo pomysłowo. No, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to w tym miejscu skrywał się przestępca, ale tego nie wiem, bo ten pokój też się wydaje nieźle być zapuszczony. Tutaj chyba była jakaś imprezka, ewentualnie... O mój... Juniu, dobra, tu się działy dziwne rzeczy i to takie bardzo mocno dziwne. Jakieś igły i te sprawy, idę stąd. Tutaj widzę, że też jest całkiem... Ej, ale o co tu chodzi? Szynki, mięsa i te sprawy i ten obrys? Nie. Wow, ej, no serio, jak mam zgadnąć, w którym pokoju był jakiś faktycznie przestępca, skoro wszystko tu jest takie okropne. Tak naprawdę tylko ten pokój zostawili w takim normalnym stylu, i w sumie ten, a reszta to jest taka trochę creepy. Powiem wprost, te wszystkie tutaj, co są pokoje, wydają się być na tyle nienormalne, że aż normalne, że faktycznie chyba bym, nie wiem, stawiała, że ten przestępca się dobrze kryje, więc może tu albo tu, nie wiem. Wychodzi na to, że tutaj coś jeszcze jest i to jest piwnica z ukrytymi drzwiami i zejściem do piwnicy, dobra. Odsłonimy sobie to wszystko, jakaś skrzynia, jakieś tutaj szmery, bajery. Schodzimy w dół. No jasne, tutaj pełno kasy i w ogóle. No więc można by powiedzieć, że w sumie właściciele tutaj robią jakieś takie, powiedzmy, interesy, bo to w sumie jest zejście w ich łazience. No ale czy oni są faktycznie przestępcami? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wam powiem tak, no jest to niesamowite. Nie spodziewałam się, że ten model będzie tak wyposażony. Podoba mi się. Podoba mi się to, jaką skrywa tajemnicę. Następna parcela jest chyba troszkę bardziej creepy, bo nazwa jej to seryjny na M i porywacz. Naprawdę jestem przerażona. Mam nadzieję, że tam nic głupiego nie znajdziemy. No ale tutaj generalnie opis jest taki trochę, że tak powiem, niewyraźny, bo z hashtagami od razu, więc postaram się go w miarę możliwości normalnie przeczytać. Więc te brudne domy należą do najbardziej podejrzanych simów. Dom jest zniszczony i się rozpada, ale w piwnicy tajemnica jest ukryta przed wszystkimi. Komórka jest przeznaczona na jedną kartę sim, czyli na w sumie jednego sima. Możesz ją zachować na dłużej lub po prostu wymienić, gdy wygaśnie. Myślę, że tutaj wiadomo, zastosowano zamienniki, żeby po prostu tej parceli nie zbanowano, więc zobaczmy, czy warto było używać zamienników, bo ja nie mam pojęcia, słuchajcie, co my tutaj zobaczymy. Też sama będę widziała pierwszy raz tą parcelę, więc moja reakcja będzie jak najbardziej autentyczna. Dom w sumie, no, tak jak było mówione, trochę zniszczony, trochę taki brudnawy, tajemniczy.
wiadomo. Przechodzimy od razu do w sumie wnętrza. Na piętrze mamy coś w stylu jakby powiedzmy malutkie laboratorium, popękane ściany, trochę brudne łóżko i takie tam wiadomo, jakieś pomniejsze elementy, które w sumie jak na razie jeszcze takiej powiedzmy grozy we mnie nie budzą, bo to są po prostu nieuporządkowane dokumenty, jakieś porozrzucane papiery. No bywało gorzej, nie? Tu mamy brudne ściany, pralka. O, dobra, dobra. No tak w sumie normalnie. Jeżeli chodzi o parter, to nie jest jakoś brudno. Dalej pełno podrapanych ścian. No wszystko jest faktycznie trochę zapuszczone. Tutaj mamy coś w stylu saloniku. No nawet ciekawie to wygląda. No ale to tak ogólnie to póki co jeszcze jest w miarę normalnie. I teraz mamy jakiś pokój. W sumie to jest jakiś taki pokój, jakby biuro, gabinet. Dobra, widzę, że tutaj już są jakieś schody, więc chyba magia się zaczęła. Schodzimy. I co widzimy? Jakby to określić? Pokój, więzienie. Ale czy tutaj się coś więcej dzieje? Chyba nie. Nie będzie już, widzę, że nic na dole, więc w sumie to by było na tyle. Czy mną to jakoś wstrząsnęło? Nie. Niesamowicie dobry porywacz, skoro umieścił tutaj mikrofalówkę i lodówkę, no. Wow. Nie wierzę, że to powiedziałam. Średniaczek, nie? Jest faktycznie okej, okay. Można by już było coś z tego ukręcić, jeżeli chodzi o fabułę jakiejś fajnej historii, czy nie fajnej, ale to tak spodziewałam się troszkę czegoś więcej. Kolejne miejsce, do którego przechodzimy, to restauracja. No i to pytanie, czy teraz będziemy chcieli coś w ogóle w niej jeść. Steak and Malt Dinner. Brzmi ciekawie. I tutaj możemy przeczytać w opisie, że to miejsce ma najlepsze steki, hamburgery i słody w mieście. Każdy zastanawia się, jaki jest ich sekret. To miejsce jest tak popularne, że wiele zaginionych osób widziano ostatnio w tej restauracji lub w jej pobliżu. Co oczywiście jest całkowitym zbiegiem okoliczności, prawda? No pewnie, że prawda. Oczywiście, że kochamy takie niewyjaśnione sytuacje, także zbadamy to miejsce, słuchajcie, zbadamy. I to bardzo dobrze. Jest to całkiem niewielka parcela i w sumie bardzo mocno kojarzy mi się, jeżeli chodzi o wygląd, zwłaszcza w środku, z filmem Kingsman. Tam była taka postać grana przez Julianne Moore o nazwie Poppy bodajże, z tego co pamiętam, i ona miała właśnie bardzo podobną restaurację, w bardzo podobnym klimacie. I tam też jej się zdarzyło kiedyś zmielić jednego, powiedzmy, że Sima. Chyba wiecie, o co chodzi. No oczywiście nie wygląda to tak samo, ale jest bardzo podobnie. No dobra, knajpa wygląda całkiem przystępnie, jest miło i sympatycznie. Simowie mogą sobie tutaj jeść, więc gdzie się skrywa tajemnica? Na pewno nie w tym miejscu, bo tutaj mamy coś w stylu biura. Tutaj mamy jakąś taką, powiedzmy, lodówkę. Już widzę, że za lodówką jest zejście. Chyba znaleźliśmy tą tajemnicę. I tutaj mamy jeszcze taką przeciętną kuchnię, toalety. Są i rybki, jak się zakupi. No dobra, dobra. To wchodzimy teraz do tego tajemniczego miejsca i już mi się nie podoba. Już mi się nie podoba. O nie. No dobra. Trzeba się z tym zmierzyć. Więc tak, tutaj mamy jakiegoś kościotrupa. Tutaj jest kostka niby mięsa. Co? W ogóle mam nadzieję, że to jest... Nie chcę tego widzieć, nie chcę tego widzieć. Opis mnie przeraził. Słuchajcie, to jest małe zawiniątko, to jest małe dziecię chyba. Nie chcę tego widzieć. Tutaj mamy jakieś takie, powiedzmy, regały. Dobra, tralalala, jakieś dziwne rzeczy. Okej. Okay. Nie podoba mi się. Zastosowanie selwadorady poszło naprawdę za grubo. No ale dobra, niech już będzie. No tutaj widzę, że po prostu też jest ostre barbecue. Jakieś plamy i to akurat jeszcze w takim kolorze. Widzę, że się działo. Okej. Okay. Widzę, że się dużo tutaj dzieje. Wychodzimy. Podczas nagrywania tego odcinka stało się naprawdę coś dziwnego, coś niebywałego i totalnie muszę wam o tym opowiedzieć. Ta sytuacja, która mnie w tej chwili spotkała, jest po prostu dla mnie przerażająca. Pierwszy raz z czymś takim miałam do czynienia i teraz po prostu słuchajcie, bo to jest dosłownie jak story time. Więc oglądałam sobie hotel, dokładnie Paradise Motel, żeby sprawdzić w ogóle, czy on jest jakiś taki, wiecie, w środku ciekawy, czy chcę go wam pokazać. No i w pewnym momencie tak patrzę sobie na opis i opis jest dość spoko, bo jest tutaj napisane, że rajski motel, co jest niepasujące do swojej nazwy, większość mieszkańców unika rajskiego motelu. To miejsce jest pełne zbrodni, plotka głosi, że właściciel pierze nie tylko ręczniki i pościel, ale hej, pokoje są tanie i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam sobie, okej, no co może mieć takiego w sumie taki rajski hotel do zaoferowania nam, żebyśmy sobie tutaj mogli to razem zobaczyć. No i powiem wam szczerze, że to co się stało, serio, po prostu zmroziło mnie. Nie wiem przed chwilą z czym miałam do czynienia, czy to była awaria mojego komputera, ale wszystko w tej chwili działa dalej jak powinno, jak działało przedtem. Więc tutaj jest obrys. W jednym pokoju mamy obrys ciała i ja sobie ten obrys, nie wiem co mnie naszło, ale po prostu jakoś tak złapałam i przeciągnęłam i pojawił się taki dźwięk. W sumie zafascynowałam się tym dźwiękiem, bo usłyszałam go pierwszy raz. No wiecie, to, że ten obrys ciała jest faktycznie dostępny w apartamencie San Myshuno, ale to nie oznacza, że można go łapać. I tak sobie pomyślałam, ej, spoko, w sumie złapię go tak, żebyście go mogli usłyszeć. I tą czynność powtórzyłam w sumie tak z 2-3 razy i w pewnym momencie po prostu doszło do takiego okropnego piszczenia. W tej chwili wam dopuszczę. Co jest?
Wszystko zaczęło tutaj wariować. Ja w pewnym momencie po prostu spanikowałam. W ogóle jest noc, kiedy ja to nagrywam, więc już po prostu w ogóle spotęgowała moja się panika. Nie, ja po prostu, ja już wysiadam. To jest okropne. Po tym całym incydencie muszę się naprawdę rozluźnić, więc po prostu wejdziemy sobie do Trip Clubu. Oczywiście Trip przez S, ale już nie chcę tak mocno, wiecie, nadwyrężać YouTube'a. W tym w ogóle klubie chyba nie będzie niczego strasznego. Przynajmniej mam nadzieję, że po prostu znowu nie dojdzie do jakiegoś błędu dźwiękowego. Tutaj mamy napisane, że potrzebujesz miejsca dla swoich niezobowiązujących simów i szefów mafii. Witamy w jakimś tam klubie, to chyba nazwa własna. Dwie sceny, sale taneczne i kilka pokoi prywatnych. Jeśli masz simoleony do spalenia, zapłać za leczenie. Nie wiem, co to dokładnie jest i nie chcę wnikać. I zarezerwuj całe drugie piętro wraz z apartamentem, spa, jacuzzi i lochem. No słuchajcie, lochy w Trip Clubie. Okej, mam nadzieję, że się pośmiejemy na koniec. Oby, naprawdę oby, bo po prostu Hotel Paradise już teraz będzie mi się zawsze źle kojarzyć. Obiekty usunięte. No dobra, trudno. Czyli coś tutaj może było nawet zmodyfikowane. Mogę się nawet domyślać co. No i zobaczmy, co tutaj słychać w tym Trip Clubie. Jeżeli chodzi o piwnicę, to na szczęście nic nie mamy, co by było przynajmniej przerażające. Wieszaczki, lustereczka, czyli typowa garderoba. Przed wyjściem oczywiście na parkiet taneczny. Blaty z wysokimi krzesłami, bardzo ekskluzywnie. W ogóle bardzo fajny pomysł, trzeba przyznać. Tu jest to na platformie, tutaj są te blaty. Ej, mega, naprawdę. Fajnie by było to zastosować gdzieś też u siebie. Trzeba, że tak powiem, się też uczyć, kiedy się ogląda tyle parceli, więc... Ach, wynośmy same dobre rzeczy. Tutaj mamy jakieś biuro, widzę. No przyjemnie. Pokój, wydaje się, że to jest chyba taki, powiedzmy, już prywatny pokój. Tylko tak prywatny pokój jednoosobowy? Czy ja coś źle widzę? Nie, no wszystko dobrze widzę. Nie wnikam dalej. Też jakieś takie, powiedzmy, sale przedzielone. Okej, nie znam się zbytnio na tego typu dorosłym świecie, ale wygląda całkiem spoko, jak na taki Trip Club. Okej, no dobra, dobra. Tutaj widzę, że mamy już na pięterku nieco mniejsze pomieszczenie. I przepraszam, gdzie są te prywatne lochy? Ja tutaj weszłam tylko w jednym celu i proszę mnie nie zawieść. Gdzie są moje lochy? Znaczy, w sensie, wiecie. Okej, chyba nie ma? Nie ma. I nie ma. Oszukali mnie. Gdzie są moje lochy? Ja się pytam. To nie wygląda jak lochy. To jest prywatna łazienka z bardzo ładnym apartamentem, a ten apartament ma jeszcze, powiedzmy, coś w stylu takiego salonu. Enchanté. Jest garderoba, są tutaj sale do masażu i spa. Gdzie są lochy, ja się pytam. Okej, znalazłam lochy. Serio, naprawdę? Lochy dosłownie? Coś takiego? I przepraszam bardzo, i co w tych lochach można robić? Nie rozumiem. Lochy? Tu brakuje jakichś takich, wiecie, spicy elementów. Średnio. Jeżeli chodzi o ten, to średnio. Ja muszę wam powiedzieć szczerze, że na dzień dzisiejszy mam dosyć hashtagu crime w simowej galerii. Nie spodziewałam się, że spotka mnie coś takiego. Chyba wolę inne hashtagi, przynajmniej na chwilę obecną. Może, nie wiem, potem sobie pooglądamy jeszcze coś, co jest lekko przerażające, ale następnym hashtagiem będzie chyba dalej wuchu albo jakieś, nie wiem, sexy coś, bo chyba po prostu tam się lepiej bawię. Dajcie znać, która parcela w ogóle była waszą, powiedzmy, wybraną, ulubioną, którą byście, że tak powiem, zastosowali w swojej rozgrywce. A ja tym kończę odcinek. Dzięki wielkie za uwagę. Dziękuję również dla moich wspierających. Na razie, cześć, pa.